Witam Was serdecznie. Ze wszystkich projektów politycznych, które teraz powstają, projekt Angeliki Jarosławskiej Sapiechy, czyli Biała Róża, wydaje mi się najbardziej interesujący. I to nawet nie chodzi o program polityczny, ponieważ nie ma takiego programu i jeszcze się z nim nie zapoznaliśmy. Bardziej chodzi tutaj o otoczkę, o ciekawą historię, o barwne postacie, bo mamy tutaj byłą Pogodynkę, która przez moment była księżną. Mamy tutaj hrabiego Potockiego z drugiej RP. Mamy tutaj posła Jacka Wilka z Konfederacji. No generalnie kilku innych posłów z Konfederacji. No mamy kobietę, która zrobiła, moim zdaniem osiągnęła bardzo duży sukces, chociaż duża połowa, jak mniej więcej z tego, jest to kreacja medialna, mając to wszystko z tyłu głowy. I tak, pani Angelika, moim zdaniem, osiągnęła bardzo dużo. Ja nie będę tutaj wnikał, czy przedsiębiorcy byli oszukiwani, czy nie byli, chociaż jednak z programu TVP i z pytań, które dziennikarz TVP zadawał na konferencji, która inaugurowała to założenie partii, no wynika jednak, że współpracownik, z którym mniej lub bardziej pani Angelika była powiązana, no, kogoś oszukał i pani Angelika od tego człowieka się odcięła. Głównym motywem tego odcinka będzie chęć odpowiedzenia na pytanie, jaki jest sens powstania tej partii, albo nie inaczej, jaki jest sens. Jaki jest sens i motywy powstania tej partii oraz dlaczego TVP, mając na uwadze, że jest to telewizja rządowa, tak atakuje Angelikę Sapiechę Jarosławską Sapiechę. Oczywiście wszystkie moje przemyślenia są subiektywne, no bazuję na ogólnie dostępnej wiedzy, czy z telewizji, czy z artykułów i powiedzmy, że łączę różne wątki, interpretuję różne zachowania i ruchy, jakie są wykonywane, a pamiętajmy, cytując klasyka, jeżeli coś jest logiczne, to nie znaczy, że jest prawdziwe. I teraz, żebyśmy zrozumieli genezę, moim zdaniem, jaki jest sens tworzenia partii i inauguracji w momencie, kiedy nie można podać programu, jeżeli nie przedstawia się jakichś osób mniej lub bardziej znanych, albo z jakimiś dokonaniami, które by ten projekt wsparły, no to można odnieść wrażenie, że jest to wszystko robione na prędce. I moim zdaniem właśnie ten projekt polityczny pani Angeliki Sapiechy Jarosławskiej jest to nie tyle chęć zaistnienia w polityce, ale ucieczka do przodu. Ucieczka od czego, to o tym za chwilkę. Po raz pierwszy panią Jarosławską zobaczyłem na Twitterze w mundurze lotnika z II wojny światowej. To było przy promocji dywizjonu 303. Nie wiedziałem, kto to jest. Zobaczyłem, bo ma charakterystyczną urodę i rzuciło mi się to w oczy i no i tak sobie po prostu o tym zapomniałem. I potem ona zaczęła mi się pojawiać z różnymi ludźmi ubranymi w mundury. Jakoś się nie wczytywałem w te tweety, nie interesowało mnie to, no ale po prostu kojarzyłem, że są tam jacyś ludzie w mundurach i pani Jarosławska w różnych kreacjach. I miałem takie wrażenie, że ona może coś w Monie będzie robiła, że będzie jakąś rzeczniczką. Coś tak po prostu pomyślałem, ale nie chciałem tego sprawdzać. Potem coraz więcej informacji się pojawiło. Nawet była na okładce w Forbesie jako jedna z 30 kobiet przed 30, no jedna z 30 kobiet, które coś osiągnęły. Potem zaczęły spływać informacje, no, że pani Jarosławska w jakiś sposób zna rodzinę królewską, tutaj tą angielską. Potem zaczęły do mnie dochodzić informacje na temat projektu Polska 3.0, jakiś projekt gospodarczy, ale tak jak mówię, to wszystko tak sobie, wiecie, kątem oka, przewijając tą ścianę twitterową, nie wiem jak to nazwać, z wiadomościami, to mi gdzieś tam po prostu w głowie zostawało, ale się nie wczytywałem. Można powiedzieć, że o pani Angelice zrobiło się głośno na przełomie kwietnia i maja. Wtedy to pojawiła się informacja, że pojechała nas reprezentować do organizowanej przez Rosję jakąś konferencję na Krymie i że reprezentowała Polskę. No PiS wiadomo, nie? PiS teraz, jak Trump nakazał, to może bardziej będzie rusolubny, rusofilny, ale na dotąd, no to jednak, pomijając coraz większy import węgla i w ogóle, No ale mając na uwadze, że w sferze retoryki, w sferze gestów Polska żadnej delegacji na Krym by nie wysłała. A tutaj takie coś się zrobiło. Ludzie zaczęli pytać, było dementi i po kilku dniach wyszło foto, gdzie pani Jarosławska sobie popija szampana z Czaputawiczem z MSZ-u. No i znowu zaczęły się śmichy, chichy. No co tutaj się dzieje? Jest no taki dysonans poznawczy. Tutaj niby nas reprezentuje, ale niby nie reprezentuje, a nagle jest z szefem MSZ-u. Moim zdaniem właśnie od tego momentu zaczęli się panią Jarosławską interesować dziennikarze TVP, no i tam może ktoś po prostu z jakichś służb, ciężko to powiedzieć. Ja zwracam uwagę, że to jest moje subiektywne odczucie, że akurat wtedy zaczęły się pisowskie media i może nie tylko panią Jarosławską interesować. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Otóż znalazłem oświadczenie hrabiego Potockiego, że pani Jarosławska na Krymie, owszem, była, reprezentowała Polskę, ale ona reprezentowała drugą RP. Ja niestety tylko znalazłem ten wycinek, więc nie będę linkował do całego odcinka, ale jest oświadczenie hrabiego Potockiego z drugiej RP, że pani Jarosławska drugą RP reprezentowała, ale nie jest wykluczone, że jednak reprezentowała drugą RP, ponieważ jest filmik, nie wiem czy wam podlinkuję cały film, ale go widziałem, czy tylko fotki, ale jest pasowanie i wręczenie orderu świętego Stanisława, który właśnie hrabia Potocki na ceremonii pani Jarosławskiej i jej przyjacielowi od fundacji, od Stowarzyszenia Innowacyjna Polska, czy jakoś tak, wręcza. Mają jakieś wielkie peleryny, mają tam jakieś orzełki, było pasowanie, więc jest powiązanie między drugą RP a panią Jarosławską. No i w tym momencie mógłbym iść kabaret i robić różne teorie spiskowe, jak to pani Jarosławska w drugiej RP działa, się udziela i z hrabim Potockim działa, tylko chciałbym tutaj rzeczywiście podejść rzeczowo do tego tematu i ja tak zaobserwowałem, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie, że to jest takie zbieranie gadżetów, że pani Jarosławska tutaj na drugiej RP zainteresowała się, że coś takiego jest, zapłaciła za ten order i to jest wszystko. Porobiła sobie fotki i tak to jest z panią Jarosławską. Tak samo było właśnie z tymi zdjęciami różnych ludzi w mundurach, że no to jest moim zdaniem metoda na Donielsa, że jak gdzieś się idzie, nawet jeżeli nie jest się zaproszonym, oczywiście nie mówimy teraz tutaj o tej dokładnie postaci, ale chodzi mi o schemat działania. Tak, gdzieś idziesz, wejdziesz, jesteś w środku, robisz sobie fotografię, potem te fotografie pokazuje się innym osobom i one otwierają jakieś drzwi i to jest taka metoda działania. To pani Angelice na pewno było potrzebne przy budowie biznesu, ponieważ nie wiem jak to stowarzyszenie, jak wyglądała tutaj kwestia własności, bo na tej konferencji, kiedy dziennikarz TVP się spytał o te powiązania z drugą osobą, która ma zarzuty o oszustwo, nawet chyba 2 wyroki są już sądownie są udowodnione, no to ona się odcięła od tego. Ale generalnie im pani Jarosławska była bardziej rozpoznawalna, tym stowarzyszenie Polska Innowacyjna Polska no miała większą szansę na to, żeby zdobywać klientów. I teraz przejdziemy właśnie do tego stowarzyszenia. Ja was tutaj zapraszam do reportażu Alarm na TVP. Pani Jarosławska mówi, że to są kłamstwa, że tam już jakieś pozwy poszły, ale no jednak oskarżenia się opierają o dokumenty, więc wszystko będzie można albo w jedną, albo w drugą stronę udowodnić. O co chodzi z tym stowarzyszeniem? Jest to bardzo skrótowo, bo tak mówię, lepiej sobie obejrzeć 20-minutowy program Alarm w TVP. Pani Jarosławska w pewnym momencie zaczęła rozkręcać, albo przyszła już do takiego projektu jako jedna z twarzy, projekt gospodarczy, tak zwane klastry. Klastry, tak żeby powiedzieć to w kilku zdaniach, klastry są to grupy firm, które albo są na danym regionie, albo w danej branży i one normalnie ze sobą, mimo że są w danym klastrze, ze sobą konkurują. ale w pewnych okolicznościach mogą ze sobą kooperować. Czyli mogą być jakieś wspólne badania, ewentualnie, nie wiem, zakup towarów, jakiś, czy w danym przetargu razem stanąć jako strona tego przetargu, nie jako konkurencja. No i uczestnictwo w takim klastrze. Ci, którzy w tym klastrze tam, no, po prostu prowadzą to, no oni są od tego, żeby jakoś tutaj ogarniać, tak, te projekty dla firm, które zapłaciły za takie członkostwo. Myślę, że to jest najprostsze wytłumaczenie. No i dobrze, brano pieniądze, 3000 za uczestnictwo w takim klastrze. No to spisowe, tak, jednorazowe. Oni już potem pracują nad tym, żeby jakoś te spółki wiązać, a z drugiej strony, no wiecie, im jest więcej tych spółek, tym łatwiej to powiązać. Zakładamy, że rzeczywiście tam jakieś prace były robione. Nie wiem, jakie tam są referencje. Co wykryto w TVP? Telewizja Polska wykryła, nie wiem w jaki sposób to wykryli, ale że część faktur za wpisowe było z prywatnym kontem pani Jarosławskiej. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Faktem jest, z tego co można skojarzyć, jak oni rozmawiają o tym, to jest to prawda, że rzeczywiście jest tam jakiś inny numer konta. Z tego co mówi pani Angelika, mówiła, że jest to konto techniczne, tylko że nie wiemy, tak, czy było konto techniczne na rachunku, którym właścicielem była fundacja, no czy to było konto techniczne, bo takie też są w rachunkach prywatnych. To dużo zmienia. Moim zdaniem, jeżeli jest to prawda, no to naprawdę bardzo głupie zagranie, no bo skoro to była ich fundacja, albo ona była szefową, no to było bardzo duże pole do popisu, żeby chociażby na jakieś koszty reprezentacyjne takie pieniądze po prostu sobie pobierać. To jest jedna sprawa, a sprawa druga to oprócz tego, że to są klastry, no to jeszcze powiedzmy, że to był taki projekt transportowo-logistyczny, jakieś wielkie centrum logistyczne, zapomniałem gdzie, ale nieważne, budowa wielkiego centrum logistycznego, a także transport kolejowy i morski. Nie wiem na jakiej zasadzie to miało być, wykluczam, że oni ludziom naściemniali, że miały być budowane jakieś przejazdy kolejowe czy coś takiego, ale takie coś jest w tym Polska 3.0. No i powiedzmy, że też miało to być takim jakby zakończeniem jedwabnego szlaku tutaj w Polsce, albo przynajmniej jakimś tam przedostatnim przystankiem. I reporterzy Alarmu pojechali do tej mieściny, gdzie to centrum logistyczne miało być. Najśmieszniejsze jest to, że tam takie coś powstawało, ale w ogóle nie jest to powiązane z tą fundacją, że burmistrz tej gminy, czy tam są, to chyba burmistrz, nieważne, ktoś tam po prostu, kto tam w tej wiosce jest szefem, twierdzi, że no ten projekt powstał już od dłuższego czasu, że oni tam raz byli, coś tam pogadali, ale to po prostu nie jest z nimi nic wspólnego. I teraz pomijamy, czy TVP kłamie, czy to był rzeczywiście uczciwy biznes i został w jakiś sposób popsuty, czy rzeczywiście złapali Jarosławską na czymś takim. Fakty są takie. Tam był kompan, taki wspólnik, jakiś gościu od PR-u, który no, z nią tam jakoś współpracował. W drugiej konferencji, po prostu w drugim odcinku na tej konferencji, ona się już od niego odcięła. Odcięła się od tej fundacji, więc coś musiało być na rzeczy. Przechodząc do samej konferencji prasowej, inauguracji partii politycznej, pani Jarosławska stwierdziła, że ten reportaż powstał dlatego, że wyciekły plany powstania partii politycznej, że to było od dłuższego czasu planowane, no i wyciekło, no i PiS, tak, nasłał tutaj dziennikarzy, żeby no tutaj zdyskredytowali to przedsięwzięcie. Oprócz tego stwierdziła, że były jakieś próby molestowania jej, czy przez dziennikarzy, czy przez polityków. Jakieś takie padły oskarżenia bez żadnych nazwisk. No i że ona nie uległa, no to również taki reportaż, taki paszkwil powstał. Potem dodała, że ona ma licencję detektywa, więc z jednej strony No szkoda, że nie poprowadziła tej sprawy dalej. Jeżeli ma licencję detektywa, mogłaby zrobić jakąś ustawkę i wtedy rzeczywiście coś by było. Mogłaby pokazać, że była szantażowana, a z drugiej strony, jeżeli no, wyciekł ten projekt partii politycznej, że to już od dłuższego czasu było, no to dlaczego nie mamy cały czas programu, dlaczego nie mamy kilku osób chociażby, nazwisk, samych nazwisk, niekoniecznie musieli się z nią pokazać, ale fajnie by to wyglądało, którzy będą ten projekt wspierać. Tego nie ma. Więc moim zdaniem jest to ucieczka do przodu. Pani Jarosławska bardzo dużo zajmowała czasu na tej konferencji, która trwała kilkanaście minut. W każdym razie filmik na ich oficjalnej stronie ma kilkanaście minut. Bardzo dużo czasu właśnie nie poświęciła partii, dlatego właśnie odkręcania sprawy tego reportażu Alarm TVP. Tak więc słuchając drugiego reportażu Alarm TVP, który macie tutaj podlinkowany albo mieliście, zakładając, no, że montaż tam jest taki, a nie inny, że można rzeczywiście bardzo dużo w kontekście zmienić, ale z tego, jak to oglądałem, no to wychodziłem, pomijając jakieś freudowskie pomyłki, że tam to przedsiębiorstwo zniszczono, a potem się poprawiła, że próbowano zniszczyć, a ona się nie dała. Także odcinanie się od tego projektu, odcinanie się od wspólnika, gdzie rzeczywiście w jednej siedzibie byli i nic nie wskazywało na to, że to są osoby, które nie są ze sobą powiązane. Wskazuje to na to, że no to stowarzyszenie, tam to Polska 3.0, ta Polska Innowacyjna, te klastry, te centrum logistyczne, mogło być, no może ten projekt już się tak nie rozwijać, jak się rozwijał, bo z drugiej strony, jeżeli jesteście przedsiębiorcą i chcielibyście gdzieś się zapisać do takiego klastra, czy brać udział w takim stowarzyszeniu, to jeżeli będziecie szukali informacji na ten temat, no to z jednej strony będziecie mieli tu panią Angelikę, tutaj jest zespół parlamentarny, tutaj są członkowie Konfederacji, ale generalnie, że jest w Sejmie, tutaj bryluje i jest pokaz filmu, tutaj jest w Sejmie, tu jest konferencja, tak, bardzo dużo, jakieś zdjęcia, wszystko. To wszystko buduje wiarygodność, a z drugiej strony gdzieś na samej górze, bo tak działa internet, będą tutaj śledztwo TVP, będzie tutaj jeden, drugi odcinek tego programu Alarm i człowiek się już dwa razy zastanowi, zanim będzie ryzykował wejście do takiego projektu. I to jest moim zdaniem ucieczka do przodu. Tutaj będzie już mówione, że to jest nagonka za to, że ona próbowała wyjść w politykę. To jest moje subiektywne odczucie, ale no jeżeli ktoś mi mówi, że tworzy partię i nie ma programu i mówi cały czas o tym reportażu TVP, no to mi się takie wnioski same nasuwają. Na sam koniec, bo bardzo dużo tam się udziela pan Jacek Wilk. No on jest chyba od Korwina i to w sumie on jako pierwszy dał info na Twitterze, przynajmniej do mnie doszło, że będzie taka konferencja, że będzie powstawała nowa partia. Tam jak zobaczycie sobie, są dwie osoby, taki młody chłopak podobny do Kuby Gonciarza i z prawej strony jest taki pan do pana Hartmana podobny, no to ten młody chłopak to jest jakiś asystent posła Wilka, więc o co tutaj chodzi? On jest u Korwina, on jest z Konfederacji i tutaj wspiera jeszcze nowy projekt polityczny. Czy on będzie chciał dojść od Korwina, czy może ta pani będzie próbowała wstąpić do Konfederacji. To są takie, wiecie, takie gdybania, no ale nie jest to na porządku dziennym, że ktoś wspiera inny projekt polityczny, ktoś, kto jest politykiem, prawda? I zdaję sobie z tego sprawę, że Biała Róża nie będzie żadną realną konkurencją polityczną, no tylko będzie no, w jakiś sposób broniąc siebie albo odpierając ataki, będzie nawalała czy w media pisowskie, czy w sam PiS. Więc moim zdaniem bardzo interesująca historia. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj w tym ruchu. No wypadałoby jakiś program polityczny. Nie? To tutaj jednak nie zapominajmy o tym, że to jest podstawa partii politycznej. Jeżeli macie chwilkę czasu, zapraszam Was na playlistę. Macie ją podpiętą do pierwszego komentarza pod filmem. Jeżeli Wam się podobał filmik, to dajcie łapkę, napiszcie jakiś ciekawy komentarz. A ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczora i pozdrawiam Was serdecznie.